Piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali mecz sparingowy z drugoligowym KS Polkowice 1-0. Zwycięskiego gola dla wągrowieckiej drużyny po podaniu od Macieja Szerfhena strzelił Łukasz Spławski. Po meczu z przebiegu gry zadowolenia nie ukrywali asystent trenera Tomasz Kowalski i strzelec bramki Łukasz Spławski. Widać dzisiaj było, że już efekty naszej pracy z tego tygodnia były bardzo, bardzo fajne. Fajnie się grało, nie tylko wygrana, ale dobry mecz. Bardzo trudny przeciwnik, wymagający rywal, drugoligowiec, a nam udało się dzisiaj może lekką niespodziankę sprawić i wygrać, ale myślę, że nie odstawaliśmy, graliśmy jak równy z równym, byliśmy tu jedną bramkę lepsi, ale taki wyrównany, fajny pojedynek. Bardzo pożyteczna gra, mamy po niej następne fajne wnioski, mamy nad czym pracować, ale fajnie, że udało się. No, to uważam, że po meczu z Trzcianką, który był taki troszeczkę słabszy, zagraliśmy bardzo fajny sparring. Cieszy wynik, cieszy gra, bo to wiadomo, że Trzcianek mocniejszy niż ci, którzy spotkamy w lidze, Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dobry mecz. W sobotę 23 lutego żółtoczarni zagrają kolejny sparring. W Wągrowcu o godzinie 11 zmierzą się z GKS do Piewo. Kurwa! Teraz za piłkę!